więcej nie pisałem poza tym, co jest, no może nie powszechnie znane, bo sprawa jest oczywiście wyciszana i kamuflowana, no ale nie jest to, nie zrobiłem tajemnicy państwowej w końcu. O, słusznie, to pani powtarza i pokaże. Tego w Polsce brakuje. To znaczy czego? Generalnie odnowy moralnej. U wszystkich ludzi, we wszystkich dziedzinach życia społecznego, politycznego, gospodarczego. To największy kryzys od roku 80, a tego nikt nie podnosi. Gdzie są media? A jeżeli użyłem sformułowań ostrych, no jest to prawo publicysty, zwłaszcza w tekstach o odcieniu satyrycznym. Zresztą te słowa obraźliwe, jaką miałem użyć, też nie są mojego pochodzenia, ale stanowią cytat z przygód dobrego wojaka Szwejka. I odnoszą się nie do narodowości żydowskiej jako takiej, tylko do konkretnie do przedstawicieli tak zwanego przemysłu Holokaustu. To jest kolejny termin używany przez profesora Finkelsteina, Żyda jak najbardziej, który tak określa to lobby, które stara się w poszczególnych krajach, teraz ich argusowe oko spojrzało na Polskę, wymusić te odszkodowania, przypomnijmy, sięgające 65 miliardów dolarów. Tam dużo ludzi może być do większej sali, bo to jak co tu jest. To nie wyrzuci. No. W sądzie różne rzeczy były. Drzwi zamknąć? Musimy zamknąć, sąd prosi. To sługa musi. Na wcisk, gdzie się kto może. No. Sąd postanowił skierować sprawę na posiedzenie w przedmiocie umorzenia postępowania. Jest to mądra decyzja sądu, świadcząca o tym, że jeszcze jakieś standardy prawne obowiązują. Mam nadzieję, że 28 września postanowienie będzie korzystne dla mnie, a co za tym idzie, dla wolności słowa i prasy w Polsce. Hasła te to są prawdziwe. Mądrość, Bożą mądrość, nie ludzką, bo ludzka może być fałszywie zdobyta i lub przez fałszywych nauczycieli głoszona. Bożą mądrość i o moralność.